Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o kilku zmianach na mapie, nadchodzącym ogromnym wydarzeniu oraz o paru innych wyciekach. Aktualizacja 7.40 jest pełna nowości. Doczekaliśmy się nowych skinów, emotek, wyzwań i nawet darmowego krętu bojowego na przyszły sezon. Jak co dwa tygodnie w grze zachodzi też parę mniejszych i sekretnych zmian, które nie doczekały się swojej zmianki w notkach o aktualizacji. Tym razem nie ma ich tak wielu, ale to już wkrótce się zmieni, ponieważ do gry nadchodzi kolejny ogromny event. Pozwólcie, że wyjaśnię. W pika gry Fort Tory doczekał się takiej oto grafiki mapy. Łatwo jest dostrzec, że coś jest nie tak z począco puszczą. Wygląda jakby była spalona. Sprawcą tego będzie nikt inny jak Król Ognia. Będzie, bo na razie w grze jest jeszcze zwykła mapa. Ale na ekranie przeczytywania za wyzwania do grywka widać, jak Król Ognia wywołuje jakimś obrzędem pierwsze iskry swojego tornada z ognia. Tak samo jak Król Lodu swojej kuli na drugim końcu mapy, Król Ognia wokół świeczek zbiera swoje siły w płaczącej puszczy. W plikach gry Fort Tory doszło się też zmiany o pęknięciach ziemi, chodników oraz terenu lasu, czyli płaczącej puszczy. To nam jasno daje znać, że za kilka dni, jeśli nie dziś, w grze zaczną trząść nami kolejne efekty działań Króla Ognia. Tym razem do takiego stopnia, że mapa Fortnite zacznie dosłownie pękać. Szyna na swoim Twitterze udostępnił ciekawe pliki gry, które nam to wszystko potwierdzają. Doszukał się on modeli różnych obiektów na mapie, które zostaną zniszczone. Jak na przykład most przy golfowym gniazdku, czy ten nieszczęsny budynek w wykrzywionych wieżach. Te modele wyglądają tak jak wyglądają, ponieważ to są obiekty bardzo niskiej jakości, które widzimy, gdy się od czegoś oddalimy. Inne wycieki Fort Tory dotyczą eventu Kane. Są tu różne dźwięki eksplozji i ognistego zamieszania. Posłuchajcie sami. Wszystkie te elementy w jakiś sposób zdają się być powiązane z wydarzeniem Season 8 Lead Up, czyli prowadzeniem do sezonu 8, do którego pozostało tylko 13 dni. Luka 7 Yoshi w folderze tego wydarzenia znalazł wzmianki o tak zwanym efekcie Krakena oraz mieście Krakena. Kraken to stwór morski z różnych legend. Bez wnikania w szczegóły możemy się domyśleć, że pewną część mapy zaleje woda, albo Król Ognia stopi górę lodową Króla Lodu, co dałoby taki sam efekt. A jak już jesteśmy przy temacie Góry Lodowej, to z lochów Zamka Króla Lodu zniknęły smocze jaja. I to nie może być przypadek, albo nieznacząca zmiana. Według mnie, któraś ze stron konfliktu lodu z ogniem zabrała je ze sobą, albo smoki już się same wykluły. Niestety nie znamy jeszcze szczegółów na temat smoków. Podsumowując, na horyzoncie są nowe wydarzenia. Jedno powiązane z pojedynkiem ognia z lodem, drugie z trzęsieniami ziemi oraz trzecie ze smokami. Poza tym, nie tak daleko od tego tematu, to posiadacze skina Królowa Lodu otrzymali do tej postaci nowe wyzwania, za które można odlokować nowe style. A posiadacze i zbieraka też otrzymali style, ale już bez potrzeby wykonania wyzwań. A wracając na mapę, to kamienne postaci znowu się ruszyły. Teraz już nie tylko siebie wypatrują, ale też sobie machają, co oznacza, że obie połówki się odnalazły idealnie na walentynki. Cóż za przepiękna historia. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.